Okej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kacha, to jest już czwarty odcinek naszego Zagrajmy w Skyrim. Pojawił się pewien użytkownik. Słuchaj, stary, sorry, nie potrafię wymówić twojego nicku. Znaczy, potrafię, ale nie pamiętam. Wiem, że miałeś na awatarze wilka. Podał mi naprawdę bardzo dużą listę modów. Jeżeli chcecie, jest w trzecim odcinku jako komentarz przypięty. Kontynuujemy naszą wyprawę w Czarnym Głazie. Ja oczywiście mi się nie udało tego zainstalować, co może widać. Nie udało mi się zainstalować paru modów, które potrzebują tam Skyrim SE i nie, no niestety mi to nie działa. No, nie wiem dlaczego, no próbowałem, ja też nie jestem dobry w modowaniu. Wezmę sobie może, czekajcie, oburącz, zniszczenie, no może sobie to na początku wezmę. Kontynuujemy naszą tom. Jedyny mod, który zainstalowałem i zauważyłem, jest to, że gdy nie używam nic, po prostu większa imersja, moi drodzy, i nie mam tej strzałki na środku ekranu, może też zauważyliście. Ja tu postaram się pójść do przodu troszkę, dobra, tu sobie zrobię szybki zapis, oczywiście. I kontynuując, sądzę, że za parę dni powinna się pojawić już, powinien się pojawić już pierwszy odcinek nowej serii. O Boże, naprawdę? Zapomniałem o tym mieczyku. Dobra, drog padł. Coś tutaj powgrywałem i lepsze spolszczenie na pewno mam niż miałem, bo teraz jest większość rzeczy spolszczona, tych, kto używałem. Pamiętacie, jak miałem księgi? To była The Book of Dragonborn, księga spolszczego dziecięca. Spolszczenie jest lepsze. Jeżeli ktoś się tym zainteresuje i chciałby... O, draug. No chodźcie do mnie, chodźcie. Nie umarłeś? A ty? Dziękuję. Jeżeli ktoś by chciał takie spolszczenie czy coś, macie w przypiętym poście... o mój Boże. Kolega opisał wszystko, co trzeba zrobić. Ja oczywiście kontynuuję przygodę Anili. Słuchajcie, nie wiem jak będzie z jutrem. Może być lekka obsuwa w odcinku o 20, dlatego że... Moi drodzy, no... Chciałbym to jednak mody poinstalować, te, które mi podał ten użytkownik, ponieważ są to mody dosyć fajne. Zainstalowałem Immersive Armors i Immersive Weapons. Nie wiem, jak to po prostu się odnosi... Nie wiem, czy w ogóle te mody mi się powgrywały, nie? Nie wiem, czy nie będę musiał robić całkowitej reinstalki Skyrima od zera, więc... jest możliwe, powiem tak. Okej. Kontynuujemy eksplorację, wiecie co? Pomyślę jeszcze, zobaczę, skontaktuję się, może ta osoba na Discord do mnie wbije czy coś takiego. No i mamy pierwsze puzzle. I jedyne, co też zauważyłem, to było coś takiego jak Golden Claw, a tutaj jest nazwany Złotym Szponem, czyli spolszczenie jest dobre. Okej, czyli musi być tak, niedźwiedź, ptak i taka jakby postura posągu. Dobra, zobaczymy, niedźwiedź, ptak, to musi być. Nie, to nie jest to, czyli jeszcze raz powinienem chyba tutaj niedźwiedź, ptak i to. Aha, teraz jest dobrze. I używam dziurki od klucza. Kazaliście mi wybrać sobie jakiś sztylet, gdyby skończyła się magia. Ja nie jestem wielkim fanem używania sztyletów, jeżeli chodzi o postacie stricte magiczne. Ten celownik jest dosyć spoko, że jeżeli nie mam wyciągniętej broni ani nic, to tu zaraz będą mnie toperze. Właśnie o tym mówię. Nie jestem dużym fanem tego, chociaż będę musiał sobie coś wybrać. Wgrałem tutaj Realistic Waters, nie wiem, czy to jest bardzo realistyczne. Wydaje mi się grafika jakaś taka lepsza w tym Skyrim od czasów grania tych tekstur 2K bodajże. O, dzień dobry. Poznaliśmy pierwsze słowo mocy, siła nieugięta. I mamy bossa. Aha, ale z tego czaru to ja go mogę być 2 godziny, prawda? O kurde. A, i teraz mogę jedynie sobie biegać w kółko. Bawić się z tym panem w kotka i myszkę, bo na nic innego mnie na razie nie stać. Dobrze, a jakbym wziął sobie broń? Nie wiem, na przykład... To? Może Anilia z tym. Immersive Weapons. No powinny być bardziej immersywne. Nie wiem, czy ten mod dobrze zadziałał, nie? Co dobrze grałem. Ło, skąd ty opiewalisz w ogóle? Dobra, Anili, udało mi się to pokonać, dobra. Broń dwuręczna wzrosła, dziękuję. Smoczy kamień, o który mnie prosił Farengar. Wezmę sobie tarczę, bo mam jeszcze udźwig, najwyżej to wszystko powyrzucam później. Okej, mamy taki śmieszny miecz. Dużo z was cały czas mi pisze, że... O, kałach, wiesz, kurde, jakby to powiedzieć. Chyba tego moda na TT po prostu wyłączy, zwiększa odporność na porażenie, to. Co ja żem zebrał?
Czekajcie, gdzie to było? Większa magię. Przywoła. A dobra, wezmę sobie to, założę na razie diadem. Będę chodził w diademie. Też nie wiem, czy nie lepsze będzie zwiększenie magii na poziom na przykład 4, nie? Leczę się. Może wreszcie jakieś, kurde, przywrócenie by mi tutaj... podszkoliłbym się w przywróceniu. Na dwójce mam przywołanie, tak? Tutaj sobie otwórzmy wyjście. No i to chyba będzie na tyle, żeby udać się do wyjścia z Czarnym Głazu. To jest mod taki typowo na imersję, jeżeli chodzi. Widzicie, nie mam tych znaczników nad głową. Nie wiem, czy jest fajny, czy nie. Już mam za duże obciążenie. Wyrzućmy może, nie wiem... Stalową zbroję. Nie, stalowa zbroja. Za bardzo mi jej szkoda. Żelazną tarczę wyrzucę. Dobra. I lećmy. Mod typowo na imersję. Wgrałem też sobie nowe znaczniki na mapie. Map Makers, coś tam. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak tylko wyjdę. Skyrim z Dark jest kwawą. No tak, to jest prawda. I cały czas zbieram się. Dobra, jesteśmy na mapie. Tutaj mam Czarny Głaz i tak dalej. Udamy się teraz do Białej Grani oczywiście. Ale to zaraz. Pamiętam, że o ten złoty szpon prosił mnie kupiec Rzecznej Puszczy. I tak też zrobię, postaram się mu pomóc. Trochę tak dziwnie bez mapy, nie? Nad głową chodzić. Tak mi się wydaje. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony. Pójdźmy do Rzecznej Puszczy. Zobaczmy, ile możemy sobie zarobić po prostu za ten Golden Claw, za ten złoty szpon. Ciekawe, czy on będzie wiedział coś o tym Arwenie, który ten złoty szpon ukradł. To jest nawet dosyć ciekawe. Czy po prostu nie wie, kto był złodziejem i niestety nam tego nie powie. Tak, na czym skończyłem? Skończyłem na tym, że jutro o 20 może nie być odcinka. Nie wiem, jak to będzie. Ja to nagrywam teraz, jest niedziela 10:52 dokładnie, żebyście mieli to na 20 na kanale. Rzeczna Puszcza, wow, ale to jakoś się tak czuję... Jakoś się tak czuję inaczej bez tego celownika, wiecie? I nie wiem, będę go może musiał... Jakoś jestem przyzwyczajony po prostu. Tak samo jak jestem przyzwyczajony do tego nobskiego menu. A niby wgrałem ten Skyrim UI i w ogóle to menu mi się nie aktualizuje. Ja zresztą nie znam się na tym SKSE i tak dalej, więc... Trochę średnio. Dobra. Im szybciej znajdziesz szpon, pogadajmy z Lucianem. Z Lucianem. Nasze życie... Nie pozwól mojej siostrze zrobić... Udało ci się to znaleźć? Haha! Jest! Dziwne! Zdaje się być mniejsze. Dziwne, co? Mhm. Odłożę na miejsce. Nigdy tego nie zapomnę. Wiele ci z siostrą zawdzięczamy. Super. Czyli dostałem 400 zł. Wiecie co, może z nim pohandluję trochę? Dziękuję. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak... O kurde. Przepraszam bardzo, ale to chyba od tego mrozu w Czarnym Głazie. Kichłem. Czy ja chcę kilof sprzedać? Mi się może przydać do... może mi się po prostu przydać, to sobie zostawię. Do kopania. To sprzedam. Strój, to zostawię, to sprzedam. Zostawię, sprzedam. Sprzedam. Muszę posprzedawać rzeczy ciężkie. Muszę też znaleźć... To sobie sprzedam, to też. Na razie te klejnoty duszy sprzedaję. O, super, podskoczył nam handel. No i już mam super udźwięk. Ile mam pieniążków? 2000 złota, 2000 septimów. Nie wiem, czy to mi na cokolwiek wystarczy, ale udam się teraz do Białej Grani, żeby pokazać wam, jak wyglądają te map markery. Nowe polskie, to jest 100% Polska, naprawdę zrobiona została taka lista tych modów do Skyrim. Pamiętam, że końcówka była chyba Owl, z tego co kojarzę. Post jest przypięty i naprawdę jest tyle modów. Wgrałem mody typu Immersive Armors, Immersive Weapons. Nie wiem, czy one się wgrały. Chyba tak, bo ja używam Nexus Mod Managera, jak to się ściąga, aktywuje i tyle. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy ten armor jest imersywny jakoś bardziej, czy... Czego ci potrzeba? Cholera wie, ten gdzieś zaczął biec. Tutaj sobie ta... Potrafisz nasz kowal... wykonać zleconą robotę. Podoba. O, potrafię. Zbierzmy sobie jakieś składniki. Tylko bez tej mapy tak dziwnie, nie? A czuję się żywiej? Może nie żywiej, ale czuję się, jakbym po prostu brał udział w życiu tych... Jesteś... Oczywiście, że jestem czarodziejem. Czuję się, jakbym brał udział po części w tym życiu tych ludzi, ale o... Czasem brakuje mi żołnierskiego życia. Świątynia Kinaret, zobaczcie. I tutaj dostałem na map markerze Świątynię Kinaret.
I to jest bardzo fajny mod, to mi się z tym spodobało. Słuchajcie, będę też musiał, moi drodzy, udać się do Samotni, żeby przyjąć błogosławieństwo Shora. Prawda? Bo jestem w końcu Bretonem. Anilia jest Bretonką i jest bardzo, dajmy na to, religijną osobą i muszę mieć to błogosławieństwo Shora, bo ona sobie nie wyobraża dalszej przygody z tym, bez tego. Teraz oczywiście zacznie się długa fala dialogów i tak dalej, no bo zdobyliśmy tablicę dla Farengara. Zobaczymy też ciekawą postać, na którą kazałbym wam tak zwrócić uwagę, bo ona będzie bardzo później taka ważna, a wam już to będzie osądzić, czy będzie dobra, czy zła. Okej, okay, udajmy się po prostu do Farengara. A po tym, po tej sekcji jakby dialogowej, ja wam powiem, do którego momentu chciałbym pociągnąć wątek główny. Dobra, zobaczcie. Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. Pilnuj własnych spraw. Kopia dużo starszego tekstu. Może nawet pochodzi z czasów tuż po Smoczej Wojnie. Oho. Jeśli tak, mogę z tego skorzystać, by porównać imiona z poprzednimi tekstami. Dobrze. Cieszę się, że robisz postępy. Moim pracodawcom zależy na konkretnych odpowiedziach. Aha. O, nie bój się. Sam Jarl zainteresował się wreszcie tematem, więc będę w stanie poświęcić większość swego czasu tym badaniom. Ucieka Farengar. Sobie rozbiję te. Zapominaj o tym. To jest pytanie teoretyczne. Super. Smoki powróciły. Tak, tak. Nie martw się. Smoki powróciły właśnie, tylko dlaczego? Szansa zobaczenia smoka na żywo byłaby niezmiernie... O! Rozmawiajmy. Smoczy kamień z czarny głazu! Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jarl. To z moją nagrodą, oczywiście. O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Aveniciem. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Udało ci się przynieść to z czarnego głazu? Niezła robota. Przyślij mi kopię, kiedy już to odszyfrujesz. Farengar, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. O Boże. A ty chodź z nami. Smok! Ależ to interesujące! Zwróćcie uwagę na tą panią. Co robił? Nazywa się Delfin. Na twoim miejscu traktowałaby idzie do domu. Poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy go powstrzymać. Ruszajmy. Nie wiem, bo czasami to spolszczenie mi się tak dziwnie laguje jakoś. Tego nie rozumiem, bo ja polskiej wersji Skyrim nie mam. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zapraszam na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. No wiem, rozumiem. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Żelazna zbroja zdrowia. Niezbyt dużo mi to daje. No dobra, spotkaj się w Irlet w pobliżu wieży strażniczej, prawda? Słuchajcie, a propos kontynuowania wątka głównego, ja bym chciał dotrzeć do Siwobrodych i później, chyba że w ogóle zabić smoka i olać Siwobrodych, to bym może chciał zrobić. Awans sobie zostawię może na tego smoka owego. Wezmę sobie kolce lodu, bo one chyba bardziej zranią smoka niż ogień. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praniu, czy uda nam się tego smoka załatwić, czy nie. Proponowaliście też mi moda Open Cities, ale jakoś nie za bardzo mi pasuje ten mod.
Wiem, że niby jest lepsze, że niby jest spoko, ale no i tego nie lubię, te po prostu ta chwilowa przycinka po wychodzeniu z białej grani. Dosyć irytujące. O, i dopiero teraz włączył mi się ekran ładowania. Niby wgrałem na to moda, więc powinno działać, ale znałem życie, wszystko spieprzyłem. Prawdopodobnie po prostu zrobię tak, że będę musiał odinstalować Skyrim, wypieprzyć mody. Czy ta woda jest bardziej realistyczna według was? Mogę to jakoś popływać w środku? Dziękuję ci. Nie wiem, czy ona jest aż tak realistyczna. No, wydaje się spoko. Kontynuując, wiecie co? Ja szykuję się już do pierwszego odcinka. Tam ktoś bardzo fajny pomysł podsunął, nie? Opowieści z prastarych zwojów. Tak, żeby się nazywała nasza seria, jeżeli chodzi o Lord Elder Scrollsa. Widzę też, że zainteresowała ta seria bardzo dużo ludzi, którzy po prostu interesują się tą tematyką, nawet parę osób takich do mnie pisało i tak dalej, żeby to robić i tak dalej, więc ja to oczywiście będę robić, nie? Bo sam jestem w ten temat wkręcony, może niedouczony, ale wkręcony. Bardzo mnie denerwują też te przecinki podczas rozmów, na przykład idziesz i tak, przycinki w sensie, nie chodzi tutaj o grafikę, ani nic takiego, tylko chodzi tutaj mimo, że głównie o dialogi. Ja posiadam Skyrim legendarkę po angielsku, i do tego wgrałem spolszczenie, które prawdopodobnie tą grę laguje. Tak mi się wydaje, które jest dosyć słabe. Prawdopodobnie będę musiał dzisiaj odinstalować całego Skyrima, skopiować sobie save'a, wyczyścić go po prostu całego, wszystko usunąć i zainstalować go od nowa razem ze spolszczeniem i po prostu może to pomoże, prawda? Zobaczymy, może jeszcze skontaktuje się ze mną ta osoba od modów i może jakoś się to uda zrobić. Okej, udajmy się w kierunku zachodniej wieży strażniczej. I postarajmy się wypatrzeć, co tam się stało. Dobrze, że zdążyłem zmutować mikrofon. Naprawdę nie chcieliście tego słyszeć. Kichnęłem po prostu na całą mordę, więc dobrze, że was uratowałem. Co to takiego jest? Aha, to są czaszki. To jest właśnie taki typowo wolny let's play, co próbuję wam pokazać. Może jak to wszystko pięknie wygląda. Naprawdę twórcy Skyrim przeszli sami siebie. Dlatego ta gra mimo tylu lat, bo wyszła chyba w 2005, jest tak popularna. Tutaj oczywiście jest mały błąd i trzeba sobie poczekać. Nie widać smoka, ale wygląda... Patrzcie, to słońce. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. I sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Weźcie mi, powiedzcie, moi drodzy, my idziemy szukać teraz smoka, ale powiedzcie mi, czy wgrał mi się mod Immersive Armors and Weapons. Bo naprawdę nie mam pojęcia, bo nigdy z niego nie korzystałem. Widzę, że tutaj Illef ma lepszy miecz, który wygląda ładniej. Tyle, co zauważyłem. My się musimy udać w pobliże wieży, prawda? Okej, zachodnia wieża strażnicza. Jest strażnik. Wracaj! Ciągle tu jest! Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. Strażniku, co się tu stało? Gdzie ten smok? Mówże! Nie wiem. Może jestem... Niech Kinaret ma nas w swojej opiece. Znowu wraca! Jestem spaczony. Jak słyszę nie wiem, to słyszę bardzo charakterystyczną, wiecie. Budujcie. Mogę cię okraść. Muszę trenować złodziejstwo. Smok skądś leci, tak leci, dobrze. Ja z racji tego, że jestem dosyć słaby, po prostu postaram się, żeby ten smok sobie usiadł i dopiero w niego wpieprzę milion lodowych kolcy. No idźcie tam walczyć. O, usiadł, gdzie jesteś? Dobra. Nawet dużo dostał, ale to jest poziom ekspert, nie? No ja już nie mam magii. W jaki sposób ja cię mam, kolego, zabić? Powiedzcie mi, bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Magia, zniszczenie. Tutaj nic nie mogę dodać. Przywracanie, przemiana, zaklinanie. Na razie nie chcę. Gradanie, otwieranie zamków. Kradzież, to bym sobie ulepszył, bo w to będę szedł mus. Zabić go! Zabić smoka! O kurde, ja to muszę uciec, ale ona jest olodowa ciała. A nie, to jest skill jej jakiś. Okej, dostał. No widzicie, nie mam żadnych szans z tym smokiem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek walkę. I to może być prawdopodobnie najdudniejsza walka ze smokiem, jaką kiedykolwiek oglądaliście.
Ale no tak to musi wyglądać, bo jestem zbyt słaby. Dlaczego oni tu wchodzą do środka? Ile ty masz wybiec? Twoja klęska będzie dla mnie zaszczytem. Oho, moja klęska będzie dla niego zaszczytem. Ciekawe, gdzie jest ten smok? Boję się, wiesz, bo prawdopodobnie mogę z niej spaść. Będę czekał, aż on po prostu usiądzie na tym. Już zaraz będzie siadał właśnie. Gin, smoku! Niech ten smok usiądzie. O, właśnie o to chodzi. Dostał, dobra. Bardzo mnie ten strażnik irytuje. Idź stąd. Zabić go! Zabić smoka! Idź stąd, proszę cię. Dobra, udało się. O nie, Boże. Nie mogę na to pozwolić. Aha. Czy ja mogę go ogniem porazić? Mogę. No, smoka ogniem? Mam jakieś potiony, jeżeli chodzi o magię. To jest właśnie, widzicie to, ja nie mam jeszcze czarów ogarniętych na taki poziom. I w ogóle to są jakieś nowe czary. Tylko nie wiem, jak je odblokować, bo zainstalowałem moda Apokalipsę, nie? Nie mam nic na magię, nie? Nie mam nic na magię, autentycznie. Weźmy sobie, nie wiem... Aha, czyli wszystko sprzedałem, czyli mogę kill-offem go atakować. No nie wiem, spróbujmy. O, to znikł na chwilę? I zdech. O kurde, co tu się stało? Dobre macie oko, chłopcy. Dobre mamy oko, weźmy sobie to, to. Oczywiście weźmy... O, to jest bardzo drogie, więc to mi się podoba. Co się dzieje? Co się dzieje? Tak trochę nie, tak trochę dziwnie ta moja Anglia wygląda. Dziki, dział krzyki w menu magii pozwala ci wyposażyć się w krzyk nieugiętej siły. Okej, skorzystam z tego krzyku nieugiętej siły, żeby nie było. Zobaczmy, jak to będzie się prezentować. Z. To było. To teraz. Korzystaj z mocy. Z mocy, Boże, z mocy nowego krzyku. To było najtrudniejsze starcie w moim życiu. A uczestniczyłem w wielu bitwach. Nie dobrze, że jesteś po naszej stronie. Ale cieszę się, że z nami jesteś. Nie wiem nic na temat Smoczej Krwi, ale cieszę się, że z nami jesteś. Dobra, wejdźmy do Białej Grani. Wróćmy po prostu porozmawiać. Boże, jakoś ikona mi się na krzyżyku OBS-a umieściła. Jeżeli kliknę cokolwiek teraz myszką, to prawdopodobnie wyłączę OBS-a i nagrywania. Nie chciałbym tego zrobić po 22 minutach. Chciałbym po prostu się udać do Jarla Balgrufa i rozpocząć swoją przygodę. Udało ci się! Udało ci się zabić smoka! Ja widzę, że są i ogień lepszy jest i tak dalej. Coś mi się to udało. Chcemy tylko ją odnaleźć. Nie interesuje mnie, co robisz. Pięknie niebo wygląda i słyszeliście ten krzyk do Wakin? Potrzebujesz czegoś? Kogo szukacie? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redguardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. Okej. To są wojownicy Alikr. Oni chyba jako jedyni po prostu jeszcze walczą z Altmerskim Dominium, jeżeli chodzi o Hammerfell i się nie poddali. Strażnicy ciągle mówią o Gromowu. Mam nadzieję. Jak mogliście tam zauważyć, to też dodałem peleryny. Ci wojownicy Alikr jeszcze jako jedyni chyba walczą z cesarstwem. No to nie mam pieniędzy. Nie, proszę, naprawdę nic nie mam, Braid. Jutro dam ci 10 septimów, tylko mnie nie bij. Nie podoba mi się, że wszyscy mną tu pomiatają. No takie widzisz, takie życie, ziomek. Dziecię wojny. No dziecię wojny supportują, jeżeli o to chodzi, cesarstwo, a siwobrodzi supportują gromowładnych. Ja sam nie wiem, kogo ja supportuję, bo jedynym marzeniem Anili było to, żeby dostać się do Skyrim i zgłębiać po prostu tajniki magii. I to wszystko. A propos, jak jesteśmy w Smoczej Przystani, postaram się udać teraz do Farengara. Może on będzie miał jakieś ciekawe czary po prostu na sprzedaż, jeżeli mod Apokalips jest wgrany. A jeżeli nie, to napiszcie mi, gdzie te czary po prostu sobie kupić, nie? To by było fajnie. Jarl już na mnie czeka.
Przybywasz do smoczej... Rozejrzyj się! Co ty tu masz? Patrzcie. Patrzcie, baranek Mary przez 30 sekund odnawia 35% zdrowia straconego przez cel. Ciekawe. Przez 10 sekund wrogi cel jest atakowany przez swoje własne odbicie. Ja pierdziele, ale czary tu są. Biorę dzikie leczenie. Przez 40 punktów leczył rzucając... Ja pierdziele, przez 120 sekund po prostu umierający wrogowie. Jaka fajna sprawa. Wow, wzniesienie ściany. Nie wierzę w to. Boże. Iluzja kolejna, duchowy krok rzucający jest niewidzialny przez 10 sekund. Teleportuje mnie do miejsca, w którym rzuciłem zaklęcie. Ja pierdzielę, zielona trauma. Jeśli naznaczona istota lub humanoid straci zdrowie, to również poprzedni cel straci... Co? Dębowe ciało. Ja pierdzielę. Naprawdę tych czarów jest multum. Zobaczcie, ile tego jest. Ja pierdzielę. Macie jakieś swoje ulubione czary? Może dajcie mi znać, jeżeli chodzi o komentarze, nie? Ja bym był bardzo blady cień z dziesięciu ściany. Nie, muszę sobie po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać, nie? Jeśli masz zadatki, zrobię sobie pauzę tutaj magię. Szybki zapis się zrobi. Zniesienie ściany. Muszę to zobaczyć. W zimowej twierdzy. Ten przeklęty konflikt spowodował, że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom. Ja na przykład wolę księgi i magię. Wow. Nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Co ja zrobiłem? Przecież były wezwania. Innego mogły oznaczać. Siwobrodzi. Nie można stworzyć przedmiotu w tym miejscu? Mój brat prosi. Wow. Aha, czyli to ja wznoszę ścianę, naprawdę? Ja pierdzielę, ty! Ale jaja! Nie wierzę w to. A co to jest? Płomień świecy? A tego płomienia sobie mogę używać, bez spoko. Przez 10 cel wróg, muszę to stestować, bo wybłagam was, naprawdę muszę. Ale nie mam na czym na razie. I tutaj zrobiłem syf. Nie, wczytam save'a. Może być mały lag. Naprawdę kozackie czary, nie? Idę pogadać. Gdzie jesteś? Z Jarlem. Oczekuję. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Wieża strażnicza została zniszczona, ale zabiliśmy smoka, oczywiście. Wiedziałem, że mogę liczyć na Irilet. Ale musi być w tym coś więcej. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Naprawdę mnie wzywali. Siwobrodzi? Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Czego ode mnie chcą ci siwobrodzi? Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Przecież były wezwania. Cóż innego mogły oznaczać? Siwobrodzi. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej grani? To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silna, to prawda, ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miała być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Hrongar, nie bądź taki surowy dla Aveniciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu
Nie rozumiem, czego mogą od niej chcieć siwobrodzi. Zazdrosny jest chyba. To sprawa siwobrodych, nie nasza. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął. Smocze dziecię, dziękuję za oddanie. Przerwałem mu, kurde. Mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wiesz, zazdroszczę ci. Ponownie przejść 7000 stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utrapień świata. Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Nieważne. Idź do Wysokiego Hrodgaru. Ucz się od siwobrodych. Ciekawe. Wracajmy do interesów, Proventusie. Mam milion nowych czarów, muszę iść do siwobrodych. Mamy Lidię jako naszego huskarla. Jestem twym huskarlem z nadania jarla. To zaszczyt ci służyć. Ale jej nie potrzebuję, więc ją tutaj zostawię po prostu. Ja wolę samemu podróżować przez jakiś czas przynajmniej. Chociaż taka Lidia mogłaby mi się przydać, nie? Na przykład. Ja czasami nie mam many, a ona by kumulowała na sobie po prostu maksymalne obrażenia. No cóż, moi drodzy. Zaczynaliśmy w tym miejscu odcinek, znaczy, przepraszam, zaczynaliśmy w Białej Grani. Weźcie mi, dajcie znać o tym modami, co z tymi modami, tylko, no bo zobaczcie, czy te immersive armory działają i weapons, bo ja już sam nie wiem, niby to wgrałem, a cholera wie. Trochę dużo modów poinstalowałem i mam nadzieję, że nie będzie mi wywalało gry. Skyrim UI mi się chyba nie wgrało, więc tylko tego moda na te znaczniki będę musiał odinstalować. Okej. Okay. Naszym następnym celem będzie albo porozmawiać z siwobrodymi, albo po prostu będziemy sobie robić jakieś misje różne, zadanka randomowe. Nie będziemy raczej szli tutaj w wątek główny, się zagłębiali i tak dalej. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym się zagłębił w wątek główny, czy chcielibyście, żebym po prostu poszedł robić jakąś randomową misję. Ja byłem Kałach i do następnego razu. Hejka!